Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym filmie powiem Wam, jak wykonać w Lightroom Classic selekcję zdjęć jeszcze przed ich importem do programu. Zapraszam. Wykonałeś serię zdjęć, sesję fotograficzną i teraz chcesz pobrać zdjęcia z karty pamięci swojego aparatu, zapisać je na dysku komputera i w Lightroom Classic. Z tym, że nie chcesz pobierać wszystkich zdjęć, a tylko te najlepsze Twoim zdaniem. I w tym filmie powiem Ci, jak to zrobić. Cały proces importu omówiłam we wcześniejszym filmie. Link do niego znajdziecie w opisie. Dzisiaj skupimy się na tej selekcji przed importem. Aby to zrobić, musimy otworzyć okno importu. Robimy to bądź przez ten przycisk tu na dole, bądź klasycznie przez zakładkę File, Import Photos and Videos lub skrót klawiaturowy Ctrl-Shift-I. Przejdźmy sobie przez ten przycisk. Otwiera się okno importu. Tutaj mamy źródło, z którego będziemy pobierać. W naszym wypadku będzie to karta pamięci i wybieramy sobie katalog z fotografiami. Ja tutaj przejdę dalej. O, jest sesja, którą chcę przejrzeć. Tutaj od razu zaznaczmy sobie lokalizację pobranych z karty zdjęć. Nie chcę tego robić na dysku C, więc go sobie tutaj zwinę. Przejdziemy do dysku D. I na dysku D stworzymy sobie folder o szparagi. O. Tutaj jak już wszystko z dużej, to róbmy wszystko z dużej, żeby było estetycznie. I do tego folderu na dysku D, który mamy tutaj, pobierzemy zdjęcia, które za chwilę wyselekcjonujemy. Jak to robimy? Jak widzicie, w tym momencie zaznaczone są wszystkie zdjęcia, bo wszędzie jest tutaj ten ptaszek w lewym górnym rogu. Gdybyśmy wcisnęli import, pobralibyśmy zdjęcia 433 z karty. Chcemy tego uniknąć. Dlatego najpierw odznaczam wszystkie zdjęcia, wciskając uncheck all. Widzicie, import jest niemożliwy, bo żadne zdjęcie nie zostało wybrane, nie zostało zaznaczone. Ja tutaj widzę, że już w tym małym podglądzie widzę, że te dwa pierwsze odpadają. Przyjrzyjmy się w takim razie od zdjęcia trzeciego. I jesteśmy teraz w podglądzie siatki, skrót klawiaturowy G. Nas interesuje podgląd pełnoekranowy i to jest skrót klawiaturowy E lub przyciskamy właśnie tę ikonę. Mamy teraz podgląd pełnego zdjęcia. Możemy sobie to zdjęcie oczywiście przybliżyć tą lupką, klikając tutaj na zdjęcie. Możemy zobaczyć, czy jest ostre, czy wszystko nam odpowiada. I kliknięciem cofamy do pełnego podglądu. Tutaj też macie suwak, no jak wygodnie. To zdjęcie do mnie nie przemawia. Na klawiaturze wybieramy strzałkę w kierunku prawym i przesuwamy podgląd kolejnych zdjęć. Proszę, przeglądamy kolejne zdjęcia. Możemy strzałką w lewo cofnąć. O, i teraz tak, to zdjęcie mi odpowiada, to bym chciała wybrać i tutaj zaznaczam to okienko. Zdjęcie jest wybrane. Znowu strzałką w prawo przeglądam zdjęcia. O, to też mi odpowiada. I teraz, łapanie za każdym razem myszki i klikanie tutaj jest dosyć niewygodne. Program nam daje skrót klawiaturowy i jest to P. Wciskamy P i zdjęcie zostaje zaznaczone, wybrane do importu. Idziemy dalej i znowu P i zdjęcie jest wybrane.
To odpada. P. Ale jednak stwierdzamy, że nie, nie chcemy tego zdjęcia, mimo że wcześniej je zaznaczyliśmy, jak tutaj widać. I wtedy odznaczamy sobie myszką, jeśli ktoś bardzo chce, lub tutaj wykorzystujemy skrót klawiaturowy X. I też zdjęcie zostaje wyłączone, odrzucone. Także reasumując, strzałkami przeglądamy zdjęcia, w prawo idziemy do przodu, w lewo cofamy się, zdjęcie nam odpowiada, wciskamy skrót klawiaturowy P lub zaznaczamy to okienko kliknięciem myszy. Jeżeli chcemy z tego zdjęcia zrezygnować, wciskamy X i wyłączamy zdjęcie z selekcji lub po prostu klikamy tutaj na to okienko. W każdym bądź razie nie może być tutaj tego ptaszka. I przeglądam jeszcze raz. P, zdjęcie zostało wybrane. X, zdjęcie zostało odrzucone. P. Proszę bardzo, P, zdjęcie zostało wybrane. No dobrze, jeszcze. I teraz jak widzicie tutaj na dole, mamy 6 wybranych zdjęć do importu. Kiedy wciśniemy import, do wskazanego wcześniej katalogu zdjęcia zostaną zaimportowane. Jest 5 zdjęć. W każdej chwili można wrócić do karty pamięci i importować z niej dalej. To było wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o selekcji zdjęć przed importem. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże, że go wykorzystacie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne moje filmy. Do usłyszenia.